W tym wideo przyjrzymy się 7 powodom, dla których warto zarabiać pieniądze w internecie. W związku z tym, jeżeli interesujesz się pieniędzmi, chcesz zacząć swoją przygodę w sieci, zwiększyć swoje dochody, czy też zbudować dodatkowe źródło pieniędzy, to wideo jest dla Ciebie. Na sam koniec tego materiału przygotowałem również dla Ciebie pewną niespodziankę. W związku z tym zapraszam do obejrzenia filmu do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Zarabianie pieniędzy w internecie jest niesamowite. Od najmłodszych lat interesowałem się tym fascynującym zagadnieniem, które nie tak znowu dawno otworzyło dla ludzi niezwykłe możliwości, które dotąd nie były dostępne dla wcześniejszych pokoleń. Granice przestały mieć znaczenie, jak również nasz status społeczny. Dzięki sieci każdy z nas, powtarzam, każdy, może osiągnąć praktycznie wszystko. Dziś chciałbym pokazać Ci, dlaczego warto zainteresować się tematem zarabiania w internecie. Przedstawię Ci 7 konkretnych powodów, dla których warto. Ok, zaczynamy. Pierwszym aspektem, dla którego warto zacząć interesować się zarabianiem pieniędzy w internecie, jest brak górnej granicy zarobków. Chodząc do standardowej pracy, otrzymujesz z góry określone wynagrodzenie, tudzież premię za wypracowane rezultaty. Niemniej jednak istnieje pewna górna granica, której nikt z nas nie jest w stanie przekroczyć, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy się starali. W przypadku pracy przez internet jest jednak zupełnie inaczej. Weźmy choćby ten kanał. Prowadząc go, nie mam żadnych ograniczeń w tym, ile mogę zarabiać pieniędzy, ponieważ jedynym ograniczeniem jest to, ile wartości mogę Wam dać. Im więcej, tym więcej pieniędzy zarobię. Ze swoim przesłaniem mogę dotrzeć do każdego człowieka na Ziemi, który posiada internet i który zechce słuchać tego, co mówię. W zwykłej pracy tylko niewielki odsetek osób ma możliwości dotarcia do tak szerokiego grona odbiorców. Dzięki jednak serwisowi YouTube może zrobić to każdy. Wystarczy chwycić za mikrofon i zacząć nagrywać. Tak samo ma się sprawa ze świadczeniem usług przez internet. Oczywiście nie wszystko da się zrobić za pomocą sieci. Dla przykładu, nie da się ostrzyc przez internet. Niemniej jednak, tworzyć strony internetowe możemy jak najbardziej. Drugim ważnym argumentem, dla którego warto zainteresować się zarabianiem w internecie, jest światowa tendencja. Jeszcze kilka lat temu próżno było szukać ofert pracy zdalnej. Dziś, z dnia na dzień, jest ich coraz więcej. Pracodawcy widzą, że praca zdalna daje wiele korzyści zarówno im, jak również ich pracownikom. Najcenniejszy jest oczywiście czas. Pracownik, który nie traci go na dojazd do pracy, oszczędza od 2 do nawet 4 godzin dziennie. W przełożeniu na dni jest to od 30 do 60 dni w skali roku. Jest więc to znaczący czynnik, który przemawia za pracą przez internet. Oprócz tego nie można nie wspomnieć o fakcie, że praca zdalna daje nam możliwość pracy, kiedy chcemy i gdzie chcemy. Możemy więc wyjechać w dowolne miejsce na Ziemi i stamtąd pracować o dowolnej porze dnia i nocy. Oczywiście w rozsądnych granicach. Daje więc to bardzo duże możliwości, zwłaszcza dla osób, które mieszkają na przykład na wsi, gdzie trudno o pracę. Praca przez internet jest więc pewną alternatywą dla osób młodych, które nie chcą wyjeżdżać ze swojej rodzinnej miejscowości. Stwarza to również spore możliwości osobom poszukującym tanich nieruchomości. Zamiast kupować ciasne mieszkanie w dużym mieście, mogą oni kupić starszy dom z dużą działką w małej miejscowości w tych samych pieniądzach, ponieważ mogą pracować z dowolnego miejsca na ziemi. Oprócz czasu i lokalizacji miejsca pracy zaoszczędzamy również pieniądze. Koszty paliwa czy też amortyzacji samochodu to w skali roku kilka tysięcy złotych. W związku z tym, pracując zdalnie, oszczędzamy pieniądze i nawet kiedy zarabiamy mniej, wydajemy też mniej. W związku z tym zyskujemy pod każdym względem. Przez grzeczność nie wspomnę o tym, że nie musicie martwić się, że spóźnicie się do pracy. Redukujecie więc tym samym poziom stresu. Kolejnym argumentem przemawiającym za pracą w sieci jest możliwość dorobienia do głównej pensji bez wychodzenia z domu. Prowadzenie nawet niewielkiego kanału na YouTubie, czy też na przykład rozwiązywanie płatnych ankiet może wnieść do naszego budżetu kilkaset złotych miesięcznie. W skali roku jest jednak to już kilka tysięcy złotych, które możemy przeznaczyć na inwestycje, przyjemności czy też własny rozwój. A no właśnie, rozwój osobisty to kolejny z argumentów, który przemawia za pracą przez internet.
zdobywając nowe umiejętności i edukując się, otwieramy przed sobą całkiem nowe możliwości, które nie były dla nas dotąd dostępne. Wiem to sam po sobie. Jeszcze 3 lata temu nie było tego kanału, a ja byłem na całkiem innym poziomie niż jest to teraz. Prowadząc jednak własny kanał na YouTubie, poznałem mnóstwo osób, nawiązując przy tym wartościowe kontakty. Ponadto zdobyłem masę umiejętności i wiedzy, którą zresztą dzielę się z Wami. W związku z tym na własnej skórze przekonuję się dzień po dniu, że zarabianie w internecie jest czymś wspaniałym. Płynnie przechodzimy do kolejnego argumentu za pracą w sieci, jakim jest możliwość dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Prowadząc zarówno kanał na YouTubie, blog, serwis informacyjny, czy nawet dodając zdjęcia na swój profil w mediach społecznościowych, dajecie innym wartość i tym samym im pomagacie. Nie ma chyba nic lepszego niż dzielenie się z innymi naszymi talentami. Nie ma dnia, żeby ktoś nie napisał do mnie, że dziękuję mi za wideo, które dodałem kiedyś w przeszłości. Znaczy to dla mnie bardzo wiele i wiem, że moja praca nie idzie na marne, że ktoś czerpie z tego wartość i tym samym sprawiam, że jego życie staje się ciut lepsze. Wy sami możecie zrobić to samo co ja. Dzieląc się z innymi swoją wiedzą i im pomagając, stajecie się lepszymi ludźmi. Uwierzcie mi na słowo, pomagając innym, pomagacie również samemu sobie. Budujecie poczucie własnej wartości. Czujecie, że robicie coś ważnego, że wasze życie ma sens i smak. Polecam Wam zastanowienie się nad tym tematem. Jeżeli jednak cele natury moralnej nie przekonują Was do zarabiania przez internet, może zrobią to argumenty ekonomiczne. Zarabianie przez internet daje nam możliwość zbudowania struktury, która jest skalowalna. Oznacza to, że możemy sprzedawać niezliczoną ilość produktów za pomocą sieci do niezliczonej ilości osób na całym świecie. Zobaczcie, posiadając na przykład kurs online, tudzież własny e-book, możecie sprzedawać niezliczoną ilość kopii waszego produktu nawet milionom osób ze wszystkich zakątków świata. Tego typu możliwości daje nam sieć. Jeżeli nie przekonał się jednak argument skalowalności, zobaczmy na inny aspekt. Praca przez internet daje nam możliwość zbudowania dochodu pasywnego najmniejszym możliwym kosztem. W klasycznym przypadku musielibyśmy posiadać ogromny kapitał, który następnie ulokowalibyśmy na przykład w nieruchomości na wynajem, czy też akcje spółek dywidendowych lub rejty, które przynosiłyby nam określony procent zysku. Kto jednak posiada odpowiednią wiedzę i przede wszystkim kapitał, aby budować tego typu źródła dochodu pasywnego? No właśnie, pracując jednak przez internet, każdy może stworzyć własne źródło dochodu pasywnego. Zobaczcie, oto strona opinie.pl, która daje nam możliwość zarabiania pieniędzy poprzez wypełnianie ankiet online. Dzięki mojej wiedzy zbudowałem strukturę poleconych, która bez mojej ingerencji dostarcza mi około 2000 zł rocznie. Tego typu stron posiadam kilka i aby stworzyć tego typu źródło dochodu pasywnego, nie potrzebowałem wydawać ani jednej złotówki. No, chyba że policzyć koszty zakupu mikrofonu do nagrywania wideo. Jak więc widzisz, dochód pasywny może zbudować każdy, również i ty. Jak widać, argumentów przemawiających za zarabianiem w internecie jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że to wideo dało ci wartość i pokazało, jakie perspektywy może stworzyć przy odrobinie pracy i samozaparcia. Na sam koniec mała niespodzianka. Już w ten piątek odpalam szczególny projekt, który pomoże ci zarabiać w internecie i otworzy przed tobą całkiem nowe perspektywy. W związku z tym zapraszam cię serdecznie w ten piątek na godzinę 18:00. Szykuje się mega niespodzianka, jak również ogromne zmiany na kanale. W związku z tym nie przegap najnowszego odcinka i subskrybuj kanał Sprytny Pieniądz, tudzież zapisz się na newsletter i pobierz darmowy e-book 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki którym zarobisz minimum 1000 zł. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.